Szywacz. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej wypłacie świadczeń z programu rządowych 500+ oraz Dobry Start 300+ z naboru elektronicznego. Pragnę przywitać gości, czyli sekretarza stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda, burmistrza miasta Skoczowa pana Wiesława Sitko, zastępcę burmistrza miasta Skoczowa pana Andrzeja Mowińskiego, dyrektor ośrodka pomocy społecznej w Skoczowie panią Edytę Godziek oraz zastępcę dyrektora ośrodka pomocy społecznej w Skoczowie pana Bogusława Barucha. Proszę o zabranie głosu. Bardzo przepraszam, tak? Panie ministrze. Coś tak szumi, można by to wyłączyć, co to jest? O, dzięki bardzo. Zawsze czujny minister, ale miejscowy, to dlatego wszystko zna, nawet szumy skoczowskie. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że mogliśmy dzisiaj rano odwiedzić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest realizatorem programu 500+ i Dobry Start, i nie tylko wszystkich innych programów związanych zarówno z polityką rodzinną, ale też i z pomocą społeczną. Tutaj w Skoczowie mieliśmy okazję zobaczyć ośrodek z panią dyrektor, z panem zastępcą, z panem wiceburmistrzem. Warunki trudne do pracy, ale jak tutaj pan burmistrz mówił, jest duża szansa, że to się też zmieni zarówno dla tych, którzy podopiecznych ośrodka, ale również i dla pracowników, ale myślę, że najważniejsze takie pierwsze wrażenie to uśmiechnięte panie i panowie, którzy pracują, obsługują, i to też miło, że no ta atmosfera w pracy jest dobra. I na co zwróciłem też uwagę, to jak na pomoc społeczną i te sprawy z polityką rodziną, zatrudnieni też są mężczyźni, co też jest istotne, bo jak jest 5 tak mężczyzn zatrudnionych i to jest też. Ale dlatego wybraliśmy Skoczowie, żeby zobaczyć z jednej strony, jak jest realizowany program już po zmianie, czyli bez kryterium dochodowego. Przypomnę, od 1 lipca znieśliśmy kryterium dochodowe i od 1 lipca można składać wnioski drogą elektroniczną. 1 sierpnia to będzie drogą papierową, ale też chcieliśmy się zorientować, czy już są na przykład pierwsze wypłaty, i wiemy, że również tutaj skoczone pierwsze wypłaty świadczeń z tego nowego takiego naboru już są. Jeśli chodzi o wnioski elektroniczne, to najnowsze dane, które mamy zarówno tutaj ze Skoczowa, prawie 1650 wniosków złożonych drogą elektroniczną, jeśli chodzi o program 500+, jeśli chodzi o program Dobry Start, 1020 wniosków, na Śląsku ponad 287 tysięcy, 167 tysięcy przy Dobrym Starcie, i w skali kraju 2 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy wniosków już złożone drogą elektroniczną z programu Rodzina 500+ i Dobry Start 1 200 000, czyli łącznie mamy już wniosków złożonych ponad 3 miliony, jeśli chodzi o programy, które są od 1 lipca realizowane. Oczywiście też można składać 1 lipca kwestie związane z zasiłkami rodzinnymi czy z funduszem alimentacyjnego. Ale tutaj zainteresowanie jest bardzo duże. W ogóle tutaj na Śląsku jesteśmy regionem, który przoduje, jeśli chodzi o składanie wniosków drogą elektroniczną, i z tego też się cieszymy, bo to z jednej strony ułatwia pracę pracownikom, ale też ułatwia osobom, które składają wnioski, szybszą wypłatę świadczeń, bo jeżeli wniosek jest złożony w lipcu, to również liczymy, że w lipcu te środki będą już do rodzin trafiać. Wniosek jest uproszczony i też w rozmowie panie to potwierdzają, panowie, że jest łatwiej, jeśli chodzi o wypełnienie wniosku. I z tego też, jak mówię, się cieszymy, że to dobrze funkcjonuje. Także na przykładzie tej Skoczowa można powiedzieć, że program jest dobrze realizowany, a podopieczni tego programu już z tego programu korzystają, otrzymując bezpośrednio świadczenia. I to myślę ta najważniejsza wiadomość, którą chcieliśmy Państwu przekazać. Przepraszam, pani poseł, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Szanowni Państwo, właśnie to, co pan minister tutaj powiedział, jeżeli chodzi o wnioski elektroniczne, dzięki promocji tych wniosków przez ministerstwo,
tych wniosków mamy bardzo dużo. W ubiegłym roku wniosków złożonych na 500+ było 195 za 15 pierwszych dni lipca. Teraz, jak pan minister powiedział, jest ich 1650. Jest to bardzo duży wzrost. Te wnioski spływały, najwięcej wniosków spłynęło w pierwszym tygodniu lipca. Było to dziennie nawet i 400 wniosków na nas spływało tylko z samego programu 500+. Jeżeli chodzi o wypłatę świadczeń, to łącznie do dnia dzisiejszego wypłaciliśmy już 217 500 dla 435 osób na pierwsze dziecko tych świadczeń 500+. Jeżeli chodzi natomiast o 300+ dobry start, to pierwsze wypłaty świadczeń będziemy realizowali w tym tygodniu. Rozstrzygnięć wydaliśmy już 476 dla 675 dzieci z programu 500+, natomiast z programu 300+ 379 rozstrzygnięć. Każdy wniosek musi zostać pobrany, musi zostać wydrukowany, zarejestrowany, następnie przez pracownika sprawdzony. Jeżeli nie ma w nim błędów, to wtedy wysyłane jest rozstrzygnięcie. Dlatego też tych rozstrzygnięć jest tyle, że przez pierwsze dwa dni mieliśmy pewne drobne problemy techniczne i nie wszystkie programy komputerowe były możliwe do obsługi. Dlatego pierwsze rozstrzygnięcia zostały wydane u nas w Choczowie 3 lipca. Zarówno z programu 500+, jak i z programu 300+. U nas w ośrodku realizacją tych świadczeń zajmują się dwa zespoły. Zespół do spraw świadczeń rodzinnych obsługuje program 500+, natomiast zespół do spraw administracyjnych program 300+. Jest to łącznie 9 pracowników, którzy wydają te rozstrzygnięcia oraz pozostali pracownicy ośrodka. Jest to około 5 osób dziennie, które pomagają, drukując tutaj pobrane wnioski, rejestrując, przygotowując je dla pracowników merytorycznych już do wydawania rozstrzygnięć. Spodziewamy się też większej liczby wniosków, jeżeli chodzi o te wnioski składane w wersji papierowej w sierpniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część osób, która skorzysta pierwszy raz z tej formy pomocy, nie ma możliwości złożenia tego wniosku elektronicznie i złoży ten wniosek w wersji papierowej. Dlatego też uruchomimy 3 punkty przyjmowania wniosków. Natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie faktycznie duża liczba osób, które będą chciały ten wniosek w tym pierwszym okresie złożyć w wersji papierowej, to wtedy będziemy rozważali możliwość również uruchomienia tutaj dodatkowego punktu przyjmowania wniosków w urzędzie, co w pierwszym roku realizacji programu 500+ miało miejsce. Tutaj w urzędzie również i osoby z ośrodka przyjmowały wnioski na program. No myślę, że to jest takie najważniejsze rzeczy. Dobrze, proszę o zabranie głosu zastępcy burmistrza pana Andrzeja Kubińskiego. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tego rodzaju konferencję. Oczywiście dzisiaj temat jest inny, ale myślę, że jest to też okazja do jakiegoś tego podsumowania roku 2018. Mamy rzetelne dane, jeżeli chodzi o to, co udało się zrealizować w ramach świadczeń pomocy społecznej. I tutaj taką główną pozycją, którą Ośrodek Pomocy Społecznej realizował, która jest bardzo istotnym działaniem dla mieszkańców, to opłacanie kosztów pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. To jest problem, z którym będziemy się mierzyć coraz bardziej, który jest problemem ogólnie społecznym. Stąd też w tamtym roku, w roku 2018, w ciągu całego roku umieszczono było realizowano było to pomoc dla 56 osób i to jest, Szanowni Państwo, no, ponad 1 350 000 złotych kosztu, który jest realizowany w ramach tego rodzaju pomocy. Inne duże tego rodzaju pozycje to także świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tutaj pomocą objętych było 118 rodzin, wypłacono 858 świadczeń.
a kwota to 6 milionów 614 tysięcy, więc też pozycja bardzo znacząca. Także jeżeli chodzi o świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, no tutaj mamy objętych pomocą 2174 rodziny i kwota zrealizowanych świadczeń w 2018 roku, a są to dane, tak jak mówię, rzetelne, dlatego że mieliśmy raport o stanie gminy, gdzie te wszystkie informacje prezentowaliśmy, to 16,5 miliona ponad złotych. To tylko trzy z wielu pozycji, pozostałe też oscylują w granicach od kilkunastu, ale w większości to kilkuset tysięcy złotych na różnego rodzaju świadczenia, które są realizowane w ramach pomocy społecznej. Także jeżeli chodzi o program Dobry Start, to on w zeszłym roku ruszył i już w 2018 roku, mimo że zadanie było, no wiadomo, realizowane od lipca, prawda, to wynika z istoty tego programu, natomiast w 2018 roku to 3300 dzieci objętych wskoczowym programem i to kwota równego miliona złotych. Te cyfry rzeczywiście no, mówią same za siebie, że pomoc społeczna jest realizowana w bardzo dużym zakresie. Chciałem jeszcze krótko zasygnalizować inne rodzaje pomocy, które są świadczone, a mianowicie jeżeli chodzi o pomoc dla osób starszych. W zeszłym roku pilotażowo w Skoczowie została uruchomiona teleopieka, czyli program takiej zdalnej opieki poprzez urządzenia mające dostęp do sieci telekomunikacyjnej, takie nasobne, czyli bransoletki, zegarki. Tutaj prowadzimy pilotaż, ten pilotaż właśnie się kończy, będziemy też wyciągać z niego wnioski i rozszerzać program wsparcia dla osób samotnych, które jeżeli mają taką, czy to bransoletkę, czy wisiorek, który w niektórych wersjach posiada także na tajnik GPS, pomiar tętna, czujnik wstrząsowy, to bardzo istotne wsparcie takie dla tych osób, które nie są objęte opieką w ramach domu pomocy społecznej, jednak są samotne, wymagają pomocy do oglądania, wsparcia, a jest to bardzo istotne dla bezpieczeństwa tychże podopiecznych. W zeszłym roku uruchomiliśmy także w Skoczowie program Karta Seniora. To 58 podmiotów, to naprawdę duża liczba podmiotów, jeżeli chodzi o podmioty, które uczestniczą w tym programie. A Kartę Seniora pobrało już na tą chwilę ponad 1200 osób. Na koniec roku 2018 1140 kart. Także realizowane były usługi opiekuńcze dla 82 osób w 80 rodzinach. Spójrzcie Państwo, jak takie dane świadczą o beneficjentach tej pomocy. Tak? 82 osoby w 80 rodzinach. To znaczy, że większość tych osób to osoby samotne. I to w sumie zrealizowanych w 2018 roku niespełna 8 tysięcy godzin usług, które były realizowane dla właśnie tych, no przede wszystkim seniorów. Także myślę, że to taki no też dobry czas, żeby o tych rzeczach mówić, bo to bardzo istotne wsparcie i wsparcie, które będziemy musieli jeszcze wzmocniać. Są programy rządowe, które nam w tym pomagają. Ale to są problemy naszych czasów, naszego społeczeństwa, modelu funkcjonowania, który niestety powoduje, że te koszty stale rosną i będą rosnąć. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy macie problem, jak większość tego typu placówek w Polsce, z zakupem leków dla podopiecznych? Przez to nieszczęsne rozporządzenie, które ma być zmienione podobno? Na dzień dzisiejszy panie, które zajmują się usługami opiekuńczymi, nie zgłaszały problemów z zakupem leków dla podopiecznych. Pracownicy socjalni też nie mieli takich sygnałów, żeby ktoś z naszych klientów nie miał tutaj możliwości zakupu leków. Ja wiem, możliwość zawsze jest, tylko refinansowania przez was. O to chodzi. Znaczy, jeżeli chodzi o
ośrodek, to na dzień dzisiejszy nikt nie zwrócił się jakby z takim wnioskiem do nas o wsparcie w tej formie. Pracownicy socjalni na bieżąco rozpatrują tutaj kwestie związane z lekami, dlatego że jak pan burmistrz już zauważył, no, mamy coraz więcej osób, które wymagają wsparcia ze względu na stan zdrowia i wiek. No i wiadomo, że te osoby wymagają też no, zwiększonej, jakby tutaj zwiększonego wsparcia. I pracownicy socjalni z Zespołu do spraw Pracy Socjalnej są w stałym kontakcie z tymi klientami, którzy korzystają z leków właśnie, które były refundowane. Natomiast na dzień dzisiejszy nie było takiej potrzeby, no jakby... Znaczy macie zapas leków? Możecie kupić te leki na fakturę na DPS, czy nie? Znaczy, jeżeli chodzi o DPS, to my nie zakupujemy leków. Jako Ośrodek Pomocy Społecznej dla DPS-u nie zakupujemy. My pomagamy naszym klientom w zakupie leków dla nich, które są osobom, które przebywają w swoich domach prywatnych. Natomiast rozumiem, jeżeli chodzi o DPS, to ja panu nie mogę być na to zakupami. Natomiast na dzień dzisiejszy nikt nie wystąpił z takim wnioskiem. Pracownicy też jakby są w kontakcie z tymi osobami starszymi, samotnymi i monitorują ich sytuację. U nas po prostu nie ma tego problemu. Bo w Cieszynie jest na przykład, nie? To trzeba w Cieszynie to pytać. No, pytałem. Czekają na zmianę rozporządzenia, panie ministrze. Samo rozporządzenie chyba nie jest problemem. Nie, no tam był lapsus taki trochę prawny, że domy dziecka, DPS, chodzi o to, o fakturowanie leków, bo nie mogą tego kupić na DPS, na przykład na dom dziecka, tylko prywatnie i wtedy nie można refinansować części tych leków, o to chodzi. Ale to u was to nie jest ten problem. Ja może dwa słowa chciałem dodać tutaj, takie ogólne, a potem myślę pytania do pana ministra, albo jeszcze pan minister zechce pewne rzeczy uzupełnić. Ogólne dwie kwestie, mianowicie tak, Skoczów to 26 tysięcy mieszkańców i to jest w sumie stabilna cyfra, która delikatnie wzrasta, nie spada na liczba mieszkańców. Podopiecznych, czyli dzieci, które otrzymują 500+, było do tej pory około 3200, będzie około 5,5 tysiąca. I ostatnia cyfra, którą państwu chciałem przekazać, kiedy pisaliśmy raport o stanie gminy, poprosiłem o podsumowanie od 1 kwietnia 2016, kiedy wszedł program, tak dobrze mówię, do 1 kwietnia 2019, czyli 3 lata, mieszkańcy Skoczowa otrzymali na swoje dzieci bezpośrednio do kieszeni 50 milionów złotych w ramach programu 500+. Myślę, że to jest ogromne wsparcie i że to jest bardzo dobry program realizowany przez nasz rząd. Panie ministrze, jakby pan rozwinął ten drugi program Dobry Start w tym sensie, bo tak się trochę o nim mniej mówi niż 500+. Program Dobry Start skierowany do uczącej się młodzieży do 20 roku życia przy dzieciach niepełnosprawnych uczących się do 24 roku życia. To jest jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł i jest realizowane też również w tej samej formie jak program Rodzina 500+, czyli od 1 lipca drogą elektroniczną składamy wnioski 1 sierpnia drogą papierową. I tak te dane podawaliśmy równolegle, można powiedzieć, te programy są w tej chwili realizowane i na przykładzie tutaj też, o czym mówię pani dyrektor, również w tym tygodniu już pierwsze środki z programu Dobry Start trafią do mieszkańców Skoczowa. Wyprawka? To jest to samo. Jeszcze jest wyprawka szkolna, którą organizuje również Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci, które spełniają kryteria, ale to jest tak w innym zakresie. My mówimy o programie Dobry Start, też zwany wyprawka szkolna, choć nie jest to do końca wyprawka szkolna. Ja wiem, że to nie jest pana dziedzina, ale pośrednio się trochę wiąże taka trwa dyskusja w Polsce, takie przerzucanie się
Starczy miejsc dla absolwentów podwójnego rocznika, czy nie starczy? Sprawa jest prosta. Wczoraj przecież minister edukacji przedstawił mapę Polski, ile jest wolnych miejsc do szkół. I to nie jest jakiś ewenement tego roku szkolnego, ale co roku zawsze jest taka sytuacja, bo uczniowie składają wnioski do kilku szkół i stąd jest ten pierwszy problem, ale to nie jest tak, że gdziekolwiek braknie miejsc do szkoły. Te miejsca są. Oczywiście jest tak, że nie wszystkie dzieci, które na przykład chcą do jednej szkoły się dostaną. Jest też kwestia związana z, że wyniki z matury są tutaj decydujące, do jakiej szkoły się tutaj dostanie. I mogę tylko potwierdzić to, co też minister edukacji przedstawił, pan Dariusz Piątkowski, że miejsc w szkołach dla żadnego ucznia nie braknie i również na naszym terenie nie mamy takich sygnałów, żeby tutaj w naszym regionie był jakiś problem, jeśli chodzi o... Panie burmistrzu? Mamy puste miejsca w naszej... Mamy puste miejsca w średniej szkole na Bajerkach, gdzie bardzo zachęcaliśmy naszą młodzież, ale myślę, że wszyscy ci, którzy chcieli się dostać do Cieszyna bądź do Bielska, bo tak to się niestety stało, że wybierają te średnie szkoły, które są poza Skoczowem. Natomiast gdyby nie, to mamy na bardzo dobrym poziomie i w każdej chwili możemy przyjąć, no praktycznie rzecz biorąc, jak myślę, dyrektor Gaś się nie obrazi, każdą liczbę uczniów do średniej szkoły, do ogólniaka czy do technikum na Bajerkę. A jak z dojazdem od września, bo to w powiecie jest tak różnie? Myślę, że trzeba pytać starosty. My akurat mamy tę dobrą sytuację w Skoczowie, że leżymy w samym środku powiatu i wszystkie autobusy praktycznie muszą przejechać przez Skoczów. Inna sprawa, że jak będą przepełnione, no to można nie wsiąść, ale mam nadzieję, że ten problem nie wystąpi i on może wystąpić w pierwszych kilku dniach, kiedy wszyscy jeżdżą na tą samą godzinę do swojej szkoły i wówczas występuje kumulacja, ale w późniejszym okresie nie przewiduję problemu. Myślę, że firmy transportowe dostosują się do potrzeb. Panie ministrze, czy mogę zapytać, jak to się procentowo układa te ilość wniosków, które napłynęły drogą elektroniczną, te 2 miliony. Wiem, że przy niższej liczbie, pani minister wspominała, że to już było po 38%, czy to ta 40 już pojawiła się? Uprawnionych jest 6 milionów 800 tysięcy dzieci. Jeżeli mamy 2 miliony, ponad 2 miliony 100 tysięcy, to procentowo pan Andrzej jest dobry z matematyki. Ja w życiu. Ile to jest procentowo? No ja myślałem, że nie szkoły, bo tutaj bardzo dużo jest. Ile to będzie procent? 6 milionów 800 na 2 miliony, to będzie ponad 30. A jeżeli chodzi o Śląsk? Na Śląsku jest 200... Uprawnionych? Chodzi mi o uprawnionych, jak te procenty potem. Uprawnionych jest... Czwórkę w tej chwili nie powiem tak z pamięci. Dopowiedzieć, jak sprawdzę, nie chcę w błąd wprowadzać, a nie mam w tej chwili przed sobą tych danych, jeśli chodzi o Śląsk. Okej, a tak na szybko właśnie policzyłem, to wychodzi, że 30%, około 30% wniosków już w Skoczowie wpłynęło, tak? Mogę tylko powiedzieć, że w ubiegłym roku dobry start na Śląsku to było 62%, średnia krajowa było 50%, czyli byliśmy na Śląsku wiodącym, jeśli chodzi o składanie wniosków drogą elektroniczną. I z tych danych, które spływały wcześniej do województw, też Śląsk był na czele, jeśli chodzi o składanie wniosków drogą elektroniczną. Też ma co ukrywać, no, większość miast na Śląsku, no to też powoduje, że w miastach jest ten łatwiejszy przedostęp, czyli możliwe składania tych wniosków, ale to się zmienia. Liczymy, że ten okres składania wniosków jest 15 dni składania wniosków, mamy ponad 2 miliony wniosków, łącznie ponad 3 miliony, to jest, myślę, że duży sukces wszystkich, którym zależy, żeby drogą elektroniczną składać wnioski, bo z jednej strony łatwiejsza obsługa, nie trzeba też fatygować się do urzędu, ale też możliwość otrzymania świadczeń już w najbliższym czasie. Wnioski są banalnie proste, oglądałem, bo sam wypełniam.
Pani dyrektor, 30%, tak rozumiem? No tak, około 30% wniosków spłynęło już na 500+. Jeżeli chodzi o Dobry Start, jest ich trochę mniej. Tak, spodziewamy się od jutra większej liczby tych wniosków, dlatego że jutro, jak już tutaj był temat szkół poruszanych, będziemy mieli informacje w naszych szkołach, kto gdzie się dostał, więc rodzice przepuszczają tych dzieci, które idą w tym roku do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zaczną od jutra składać te wnioski elektroniczne. Można coś poza to bardzo? Wszystko. Został pan jedynką w naszym subregionie, panie ministrze. Tak, dokładnie. Pan prezes Jarosław Kaczyński ogłosił liderów list na wszystkich okręgach i w okręgu 27 jest moje nazwisko, z czego się cieszę, bo no to jest też z jednej strony no uznanie dla tej roboty, którą wykonujemy w naszym okręgu, przecież reprezentuje całe środowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale również no utrzymanie pozycji, jak Państwo wiecie, jest 25 osób, które po raz pierwszy będą jedynkami na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Ja się zaliczam tej grupy, tutaj już mam od dłuższego czasu numer jeden na liście. No i to nie jest tak, że się to dostaje z automatu, tylko trzeba też po prostu no, dość mocno zapracować, żeby jedynkę otrzymać i utrzymać. Myślę, że z tego tytułu no, to się cieszę, że będę mógł naszą drużynę poprowadzić, myślę, że do bardzo dobrego wyniku tutaj w naszym okręgu. A jaki będzie skład tej drużyny właśnie w okręgu? Kiedy go poznamy? Czy w tej chwili jeszcze decyzja zapadła, jeśli chodzi o jedynkę. Przesłaliśmy też do władz partii listę alfabetyczną kandydatów. Nie ma alfabetyczną, tak zawsze wysyłamy alfabetyczną. W kolejności alfabetycznej, tak precyzyjnie powiem. I decyzji nie ma, ale no tutaj kilka nazwisk już też Państwo o tym pisaliście, można też potwierdzić. No, obecni posłowie, czyli poseł Grzegorz Puda, poseł Kazimierz Matuszny, będzie pan Przemysław Drabek, no jeszcze będzie ta uzupełniona lista do 18 nazwisk. Dzisiaj mamy też zarząd okręgowy, też będziemy na ten temat też rozmawiać. Lista jest zgłoszona, ale to nie jest jeszcze lista zamknięta. Pan Jacek Falkus jest na tej liście? Na tej liście pana Jacka Falkusa nie ma, bo Jacek Falkus no, nie potwierdził, że tak powiem, dalszej chęci kandydowania, także nie ma go na tej. A pan Stanisław Pięta? Stanisław Pięta nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest zawieszony, także z tej racji na naszej liście go nie ma. No, mówimy o Bielsko, Żywiecczyzna, a jakieś nazwisko z Cieszyńskiego, z Pszczyny? Będę. Z Pszczyny będzie radny sejmiku pan Grzegorz Garzałek. A z Cieszyny? No właśnie, też będzie nazwisko. Pewnie będę nazwisko. A Senat? Kiedy będą? Senat zostały zgłoszone kandydatury obecnych senatorów, czyli senatora Tadeusza Kopciana, okręg Cieszyńsko-Żywiecki i Andrzeja Kamińskiego na Bielsko-Pszczyński, czyli podtrzymane. Ale oczywiście to są nasze kandydatury z naszego okręgu. Decyzji jeszcze nie ma. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie.